Zapraszam na kana mojego taty. Siłownia dla ducha. Co jest najlepsze dla człowieka? Król Salomon ze Starego Testamentu napisał księgę Koheleta. Księga ta znana jest ze swych pesymistycznych wypowiedzi na temat życia między innymi z tego, że wszystko jest marnością. Wbrew pozorem jednak to nie marność jest głównym wątkiem księgi Koheleta, to nie ona dominuje w tej księdze. Ostatnio powiedziałem, że to słowo Chabel hebrajski występuje w tej księdze 38 razy, które tłumaczymy na marność. Jednak wydaje się, że Salomon jest bardziej zainteresowany tym, co jest dobre dla człowieka, czy lepsze dla człowieka. W tej księdze znajdujemy wiele porównań, gdzie Salomon ocenia, co jest gorsze, a co lepsze. W centrum tej księgi znajdujemy takie oto słowa w szóstym rozdziale i dwunastym wersecie. Salomon pyta, któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre. Dow". To słowo możemy przetłumaczyć właśnie na dobre, przyjemne, szczęśliwe, lepsze. Co jest dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? I Salomon stara się w swojej księdze dać odpowiedź. Na to trudne pytanie, co tak naprawdę jest dobre dla człowieka? W tej księdze to hebrajskie słowo tof występuje aż 52 razy. Pamiętacie, słowo habel występuje zaledwie 38 razy. Natomiast tof występuje 52 razy i cztery razy Salomon rozpoczyna, jakby zdanie takimi oto, oto słowami, że nie ma nic Lepszego. Nie ma nic lepszego. I gdybyście, jako osoby wierzące, mieli dokończyć to zdanie, nie ma nic lepszego od, to co byście dali później? Mi od razu się zaraz kojarzy taka chrześcijańska pieśń. Nie ma nikogo jak Jezus, nie ma nikogo jak On. No właśnie, tak, zaraz mi się kojarzy coś takiego, że nie ma nikogo lepszego jak Pan Jezus, jak Bóg, to On jest najlepszy. I dlatego tym bardziej to, co napisał Salomon, może nas zaskoczyć, może nas zdziwić. Drugi rozdział, werset 24. Wsłuchajmy się w te słowa Salomona. Nie ma nic lepszego dla człowieka jak to, żeby jeść i pić, i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie. Trzeci rozdział, werset dwunasty. Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego jak tylko radować się i używać, póki żyją. Werset dwudziesty drugi. Tak więc stwierdziłem, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los, bo któż da mu oglądać to, co się po nim stanie. I również jeszcze ósmy rozdział, werset 16. Dlatego sławiłem radość, bo nie ma nic lepszego dla człowieka pod słońcem, nad to, żeby jeść i pić i weselić się. Piękne, prawda? Zobaczcie, że w tej księdze, która przebija tą marnością, jakby Salomon idzie w takim również bardzo optymistycznym duchu i mówi: Nie ma nic lepszego, jak po prostu czerpać z tego życia, jak cieszyć się tym życiem, cieszyć się tymi zwyczajnymi. Drobiazgami w naszym życiu, cie, potrafić cieszyć się tą codziennością. I tutaj chciałbym na krótko się zatrzymać, bo wydaje się, że ludzie coraz mniej potrafią cieszyć się codziennością. Dlaczego? Dwa takie przykłady, gdzie po prostu mam okazję obserwować to tu, to tam. Gdy na przykład widzę Posępne miny niektórych znajomych, bo na przykład śledzą Facebooka i jak tam inni znajomi sobie żyją. To ten gdzieś na wakacjach na Kostaryce, tutaj ten gdzieś pojechał też w jakieś piękne regiony świata i tak dalej. Tu w takiej restauracji był takie wykwintne danie, jadał, a ja tutaj muszę jakąś zwykłą zupę. Czy ziemniaki z jakimś kotlecikiem i surówką. No właśnie, i to jest takie takie przytłaczające, tak? kiedy porównujemy się, patrzymy gdzieś na te zdjęcia, że o jak to niektórzy sobie tam żyją. Wydaje się, że młodzież również. Daje się wciągnąć i to chyba już nie tylko młodzież, ale w taką pułapkę gier komputerowych, czy w ogóle tego wszystkiego, co serwuje nam przemysł rozrywkowy, Hollywood i tak dalej. Ale skupię się na grach komputerowych, bo zobaczcie, ja swego czasu byłem uzależniony od nich i dlatego Bogu dziękuję, że już nie siedzę w tym. Ale, ale zobaczcie, że one powodują. Że człowiek też ma problem, żeby docenić taką zwykłą codzienność. Ponieważ gdy włączam komputer albo jakąś konsolę, to mogę grać w mistrzostwach świata, mogę jeździć super szybkimi samochodami, mogę ratować świat przed zagładą, mogę uczestniczyć w jakiejś tajnej operacji i wcielić się w jakiegoś niezwykłego bohatera. Po prostu mogę być kimś nadzwyczajnym, uczestniczyć w czymś nadzwyczajnym. Natomiast tutaj ojciec albo syn, taka moja rola, albo jestem matką, tutaj sprzątać, tu gotować, tu prać, tutaj trzeba się uczyć, odrabiać lekcje, tutaj trzeba chodzić do pracy i w kółko Maciejów. I czasami, kiedy człowiek tak porównuje sobie te dwa światy, no to oczywiście tamten wydaje się bardziej atrakcyjny. I dlatego to jest wyzwanie dla współczesnego człowieka, aby potrafić cieszyć się, docenić tą codzienność. I to jest piękne, bo obecność Jezusa w życiu potrafi naprawdę osłodzić nawet najbardziej przykre, e, takie zwykłe zajęcia. Gdy zapraszasz Pana Jezusa do swojej codzienności, On naprawdę może sprawić, że to będzie niezwykła przygoda, niezwykłe doświadczenie. Gdy rozumiesz, że Jezus wprowadza Cię również na pole walki, również wprowadza Cię w misję ratowania świata, gdy przyjmujesz przez wiarę tą chrześcijańską tożsamość. Że jesteś misjonarzem, nie jesteś jakimś tam byle kim, ale jesteś Bożym Misjonarzem. Że masz być światłością dla świata, że masz być błogosławieństwem dla wszystkich, z którymi się stykasz. Że zło dobrem ma zwyciężać. I to jest, to jest ta Boża perspektywa dla, dla Jego dzieci. Dlatego być może, być może Bóg. Patrzy na Ciebie i widzi, że nie potrafisz już cieszyć się takimi zwykłymi rzeczami, zwykłymi doświadczeniami. I być może to jest konieczność, aby odciąć się od pewnych rzeczy, aby oderwać się od wirtualnego świata, aby potrafić docenić zwykłą codzienność. Jeżeli Duch Święty przekonuje Cię do tego, to proszę przyjmij to, 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 to ciche pukanie. I niech Bóg Cię błogosławi, kimkolwiek jesteś przyjacielu. Dziękujemy za to, że oglądacie. Pamiętajcie zaskliwować.